Dzień dobry, ja nazywam się Alicja Kamińska, ale my zdążyliśmy się już trochę poznać. Jestem osobą odpowiedzialną za kontakt z rynkiem, czyli właśnie z Państwem. Znajdujemy się na naszych poletkach doświadczalnych i w dzisiejszym odcinku mamy przyjemność gościć eksperta Elwity Alinę Mikrut, która jest opiekunem użytków zielonych na naszych poletkach. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat poplonowych mieszanek modułowych, które mogą okazać się receptą na niedobór kiszonki w gospodarstwie. I właśnie teraz znajdujemy się przy stanowisku z tymi mieszankami. Coraz częściej, a w zasadzie w ostatnich latach, dochodzą do nas takie słuchy, że w gospodarstwach brakuje pasz objętościowych. Wynika to z uwagi na niedobór wody, co negatywnie wpływa na zbiory traw czy kukurydzy kiszonkarskiej. I właśnie tutaj receptą na ten niedobór mogą być te mieszanki modułowe. Jakbyś mogła, Alina, trochę więcej o samych tych mieszankach opowiedzieć? Dokładnie, jest tak jak mówisz, czyli rolnicy już od kilku lat mają problem ze zebraniem odpowiedniej ilości pasz objętościowych. Jest to spowodowane tymi suszami wiosenno-letnimi, co wpływa na słabe plonowanie kukurydzy kiszonkarskiej czy traw. W związku z tym wprowadziliśmy na rynek mieszanki modułowe poplonowe. Jest to nowy typ upraw, gdzie rolnik jeden z modułów, czyli jeden z komponentów, może pozyskać w ramach swojego gospodarstwa, co obniża koszty produkcji, ale dodatkowo uzupełnia ten komponent wysokojakościową mieszanką właśnie poplonową, która poprawia plonowanie, zwiększając je, ale też dodatkowo poprawia jakość uzyskanej paszy. A jakie korzyści w praktyce tutaj dla rolnika mogłabyś nam przedstawić? Oczywiście oprócz tego, że może rolnik zebrać dodatkową ilość objętościówek w ciągu roku, czyli zwiększa zasobność bazy paszowej, może utrzymać więcej bydła w gospodarstwie, to dodatkowo również lepiej wykorzystuje pole, które zazwyczaj w takich gospodarstwach stoi puste. Bo na przykład jeżeli uprawia kukurydzę kiszonkarską, którą często rolnicy sieją po zbożach, to zboże zbiera gdzieś na przełomie lipca i sierpnia, a kukurydza jest dopiero siana w następnym roku w kwietniu, więc takie pole potrafi stać puste około 8 miesięcy i szkoda tej ziemi, tego pola. Wtedy jest idealny czas na wysianie właśnie takiej mieszanki modułowej, poplonowej, która pozwoli zebrać dwa plony w ciągu roku z tego samego pola, uzupełnić bazę paszą i jest dodatkowo bardzo dobrym przedplonem dla kukurydzy. Stoimy obok doświadczenia, które przeprowadziliście właśnie z tymi mieszankami. Tutaj aktualnie mamy Party Silver i opowiedz o tym trochę więcej. Dokładnie tak. Stoimy obok poletka, gdzie jest wysiana Party Silver z żytem ozimym, czyli tym modułem, który rolnik pozyskuje w swoim gospodarstwie, czyli z żytem, ze zbożem ozimym. Ta mieszanka została wysiana w połowie września i za chwilkę dosłownie będzie do cięcia. Party Silver jest mieszanką zimującą, która najlepiej się nadaje właśnie jako przedplon dla kukurydzy, ponieważ poprawia jakość stanowiska. W jej skład wchodzą trawy zimujące oraz wyka i koniczyna, które poprawiają jakość stanowiska. Tak jak już wspomniałam, za chwilkę będzie cięta, ale widać już po wysokości, że plony będą imponujące. Zmieniliśmy lokalizację i też znajdujemy się przy Party Silver, ale wysianej w siewie czystym. Powiedz, jak właśnie tutaj się to zmienia? Tutaj jest Party Silver wysiana w siewie czystym. Ona była wysiana w połowie sierpnia i ona już była już raz koszona jesienią. W połowie października zebraliśmy tutaj imponującą ilość zielonki, bo to było 19,2 tony w przeliczeniu na hektar. Będziemy ją również ciąć teraz wiosną, ponieważ jest już do tego gotowa i za chwilkę uzyskamy z niej drugi plon. Także w Party Silver sianą w siewie czystym można zebrać raz jesienią, a drugi raz wiosną. Wysialiśmy jeszcze na naszym poletku mieszankę Party's Gold i jak właśnie ta mieszanka tutaj się prezentuje? Drugą mieszanką w naszym asortymencie właśnie jest Party's Gold. Różni się ona tym od Party's Silver, że jest to mieszanka jednoroczna, którą polecamy do uprawy jesienią i do zbiorów jesienią. Polecamy ją rolnikom wysiewać w mieszaninie z jęczmieniem jarem lub z owsem lub z mieszaniną tych dwóch zbóż jarych. Ona służy do użytkowania tylko w okresie jesiennym i właśnie jesienią ją zbieraliśmy, uzyskując też bardzo dobre plonowanie, bo to było w przeliczeniu na hektar 18 ton zielonki, więc bardzo imponujące. Wynik jak na mieszankę, która rośnie tylko w okresie jesiennym. Zabrałaś mnie, Alina, na inne poletka. Powiedz, czym one się różnią od tych, na których byliśmy przed chwilą? Tak, tutaj Alicja, mamy doświadczenie, gdzie testujemy też Party's Gold i Party's Silver, ale w bardzo niestandardowej uprawie. Z uwagi na to, że po mojej prawej jest Party's Gold i ona była wsiewana już w rosnący jęczmień, a tam mamy Party's Silver, która też była wsiewana w rosnący jęczmień, czyli odbyło się to
to na początku lipca, jęczmień sobie rósł, my rozsiewaczem wsialiśmy te mieszanki w ten jęczmień po to, żeby one miały około miesiąca czasu już na skiełkowanie i na wyrośnięcie. Jak tylko jęczmień został ścięty, one już nam zaczęły bardzo mocno rosnąć. W związku z tym bardzo wcześnie zebraliśmy jesienią pierwsze pokosy. Jeśli chodzi o Parties Gold, która jest tutaj, to jesienią zebraliśmy ponad 10 ton zielonki już w połowie września, więc jest to bardzo krótko po wysiewie. Party Silver, która jest tam, była zbierana w tym samym okresie czasu, dała natomiast 7,6 tony zielonki. Więc to jest taki nasza nowa technologia, którą dopiero testujemy. Jeszcze za wcześnie jest na zalecenia dla naszych klientów, ale będziemy ten sposób wysiewu badać dalej. Niezmiennie zachęcam Państwa do klikania subskrypcji, dania kciuka w górę, żebyście Państwo byli z nami na bieżąco i widzimy się w kolejnym odcinku.